macie, ale mam małą przestrogę, więc posłuchajcie. Dziś mój kolega, a niegdyś przyjaciel, nie potrafi podejść do tego z należytym dystansem. Praca namieszała mu wełbie i nichuje dziś nie potrafi wrócić do siebie, tak jak niegdyś nawijaliśmy razem. Tak dziś rozmawiając, rozmijamy się z tematem. Nie potrafię mu nawet wytłumaczyć, że dawna zajawka dziś dla niego nic nie znaczy. Dziś tylko broń i maska łaty, a ja już zwyczajnie, szczerze tęsknię za tym. Pamiętasz choćby wspólnego pierwszego skręta? Nie widzieliśmy jeszcze, ej, co to pokora, albo chociaż te disy na Bebzola. Pamiętasz? Pamiętasz? Może to ten sopel podczas zimy, gdy mówiłeś, przypierdol mi z całej siły. Czasem mentalny przewrót i wielki przełom, bo ta znajomość umiera jak niedawno Pikeon. Ale mam w sobie diabła, dlatego teraz rozkminiamy przywołać tutaj antybohatera. To ostatnia szansa, perfidny szantaż, to tamten kiepski stylek nie śpiewał w szantach. Słuchaj, ale pierwej wyobraź sobie, jakby to było, gdyby zastąpił cię inny człowiek. I w składzie Pikeona zaraz obok wieszaka, zamiast ciebie widniałaby ksywa choćby taka Bebzol. Boli, prawda? Ale ziom zrozum, jaki karmi taka karma. Dlatego teraz ten koszmar się ziści. Masz tu kawałek, którego nie przewidzieli nawet bez liści. Aha, nawet bez liści. Yo, proszę powtórz, co mówiłeś, te twoje ae, kurwa, nie weszły mi nawet na chwilę. Pamiętasz tą bitwę, ja wolne na wschodniej, całe ekstra wyłem, a jak to mówiłeś, nigdy nie zapomnę, dziś o tym wspomnę. Jego ty najpierw w lipcu, propsowałeś mi za po prostu, a dziś myślę, milczy już, bo o czym chcesz tu gadać, gdy na koralach kurz już opada. Pamiętasz, to był twój prezent na 20, a dziś chcę się spytać, no gdzie jesteś? Łapać dystans, rzeczywistością jest trudno. Sam mam z tym problem, boję się, co przyniesie jutro, jak dla wiesz. Praca to całe życie, ale jakoś ma zajawkę. Robi mi master na płytę, gdyby mnie wciągnął romantyzmu świat, już dawno rzucałbyś na nowy grób kwiat. I w końcu, co się stało, ja w Pigeonie, jak PFK powie, tylko wyobraź to sobie. Ej, tak, raz. Tylko wyobraź to sobie. Bartek, wiesz, nie spodziewałem się, że to będzie diss z Bebzola strony na ciebie, ale no niestety w każdym disie jest ziarno prawdy. Prawda w tym, to może nawet był cały skup paszy, no ale takie życie, taka prowokacja. Mam nadzieję, że się nie obrazisz i odpowiesz nam jako facet. Ewentualnie pójdziemy na flaszkę.